Nie przywódca Rosji, tylko zwykły zbrodniarz wojenny. Władimir Putin w świetle międzynarodowego prawa zyskał przydomek, na który zasługuje. Trybunał Karny w Hadze oskarżył go o bezprawne deportacje dzieci. List gończy wysłano też za rosyjską rzeczniczką praw dziecka oskarżaną o te same zbrodnie. To historyczna decyzja, która doprowadzi do historycznej odpowiedzialności. Głowa państwa terrorystycznego i inny rosyjski urzędnik zostali oficjalnie podejrzani o zbrodnię wojenną. Putin miałby być dodatkowo pociągnięty do odpowiedzialności za niewłaściwe sprawowanie nadzoru nad swoimi cywilnymi i wojskowymi podwładnymi, którzy dopuścili się tych przestępstw albo pozwolili, by je popełniono. Sędziowie dokonali analizy dowodów przedstawionych przez prokuratora i ustalili, że istnieją wiarygodne zarzuty wobec tych osób za zarzucane im przestępstwa. Dla całego cywilizowanego świata od dawna jest oczywiste, że Putin powinien odpowiedzieć za zbrodnie wojenne. Oficjalny nakaz jego aresztowania jest znaczącym i historycznym symbolem. Choć nie doprowadzi do ekstradycji Putina, może się okazać dużym utrudnieniem między innymi dla chińskiej dyplomacji tuż przed nadchodzącą wizytą przywódcy Chin w Moskwie. Nakaz aresztowania Putina jest uzasadniony. To bardzo mocny sygnał. Trybunał w Hadze jest międzynarodowym sądem powołanym do rozpoznawania oskarżeń o zbrodnie wojenne, zbrodnie ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości. Nie prezydent, nie przywódca Rosji, tylko